Jesteśmy gotowi? Witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Dzisiaj tematem są negocjacje w sprawie Turowa. Negocjacje, które są owiane tajemnicą po tym, jak zrobiliśmy z tego, znaczy my i nasi tam przeciwnicy przede wszystkim zrobili z tego dramę na całą Europę, po tym jak Polska została przykładnie oszkalowana już na wszystkie możliwe sposoby w związku z tą sytuacją. Nagle rozmowy są tajne i polski rząd się na to zgadza, no co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że być może chce jednak ukryć przed nami jakiś niekorzystny przebieg tych negocjacji. Wydaje nam się, że takie negocjacje powinny być jawne, chociażby po to, żebyśmy mieli szansę odkłamać te rzeczy, które w narracji naszych niestety południowych sąsiadów, ale i Trybunału ze Strasburga były przekłamane i obciążały winą Polskę zupełnie niesłusznie, bo od strony merytorycznej ta sprawa jest właściwie zupełnie do wygrania i powinniśmy o tym głośno mówić. Przekazuję głos, kto teraz? Ja. Poseł Urbaniak. Dzień dobry, szanowni państwo. Znaczy, ta sprawa, którą mamy dzisiaj w związku z Turowem, pokazuje dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest nieudolność i brak profesjonalizmu po stronie polskich służb dyplomatycznych. Mieliśmy w zasadzie już cały szereg porażek, cały szereg kompromitacji w związku z sprawą z Turowa. Ostatnie głośne to nasz ambasador Jasiński, który przecież publicznie w zasadzie krytykował polski rząd w niemieckich mediach w sprawie czeskiej. Zatem tu jest szereg kompromitacji, na które nie powinno być zgody żadnego rządu. No i apelujemy też tym samym do premiera o większe pochylenie się nad tą sprawą. Druga sprawa to nie możemy zgodzić się też na to, by Czesi przenosili ten temat na arenę międzynarodową do innych ośrodków arbitrażowych, tak jak w przypadku TSUE, które to zdecydowało w sposób bardzo niekorzystny dla Polski i jednocześnie w sposób w zasadzie wątpliwy, jeśli chodzi o możliwości karania Polski za taką, a nie inną sytuację, jaką mamy dzisiaj w Turowie. No bo przypomnijmy, że TSUE właśnie chce nam naliczać po 500 tysięcy euro kary dziennie. To jest sytuacja, w której rząd polski powinien jak najszybciej, w jak najbardziej też transparentny sposób dla opinii publicznej sprawę załatwić właśnie umową pomiędzy Polską a pomiędzy Czechami bez dodatkowych ośrodków, bo pamiętajmy o tym, że te inne ośrodki też mają swoje interesy. Wiedzmy też, że Polska na tym konflikcie może też tracić wizerunkowo. Przez w zasadzie obiecanki od czerwca 2021 roku, że sprawa będzie załatwiona, no mieliśmy tylko serię przerywanych właśnie rozmów ze stroną czeską. Kończy się to, jak widzimy, po raz kolejny brakiem porozumienia i widzimy też, że Czesi także nie grają czysto. Czesi także po swojej stronie mają inną elektrownię i o tym właśnie opowie Państwu już więcej Krzysztof Szymański, którego zapraszam. Szanowni Państwo, ostatnie doniesienia medialne z ostatnich kilku dni poinformowały opinię publiczną o tym, że strona czeska posiada elektrownię, posiada kopalnię węgla CSM, która również jest przygraniczna i która działała od roku bez oceny środowiskowej, bez konsultacji z Polską. W ocenie polskich urzędników ta kopalnia w analogicznym stopniu wpływa na okoliczne środowisko. Tak więc mamy sytuację, w której strona czeska w kierunku strony polskiej wysuwa pewne roszczenia, natomiast sama wykonuje dokładnie analogiczne posunięcia. Stąd apelujemy do polskiej dyplomacji o to, aby nie ulegać w tym momencie temu szantażowi ze strony
czeskiej. Apelujemy o to, aby zachować podmiotowość państwa, o to, aby jako szanujące się państwo powiedzieć 1-1. Robimy tak samo, idziemy do domu. Natomiast do strony czeskiej apeluję o to, aby odstąpiła od swoich działań w imię wolności gospodarowania, w imię bezpieczeństwa energetycznego obu państw, które to bezpieczeństwo energetyczne przecież w tym momencie jest absolutnie kluczowe i krytyczne. Co więcej, apelujemy do polskiej dyplomacji o to, aby nie zgadzała się na jakiekolwiek odszkodowania czy zadośćuczynienia dla Czech, właśnie z tego powodu, że trzeba zachowywać symetrię w polityce międzynarodowej. Dziękuję. Poproszę Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, rząd potyka się o własne nogi. Problem, który mógł być w stosownym czasie załatwiony w drodze uzgodnień bilateralnych między Polską a Czechami, wskutek zaniedbań, wskutek braku odpowiedniej aktywności i bierności, urósł do problemu międzynarodowego rangi europejskiej. Tak się kończy polityka skoncentrowana przede wszystkim na działaniach wizerunkowych, na działaniach związanych z propagandą, a zaniedbaniach związanych z działaniem merytorycznym. Koszty tego obawiamy się, że będą bardzo ogromne, ponieważ wejście do gry innych czynników w tych rozmowach bilateralnych sprawia, że pozycja negocjacyjna Polski bardzo się pogorszyła. Obawiamy się ze względu na tajność tych rozmów, jak i dotychczasowe doświadczenia zaniedbania, obawiamy się, że te negocjacje mogą się zakończyć dla Polski bardzo niekorzystnie. Również te zaniedbania sprawiają, że każdy dzień może kosztować, tak jak tutaj było wspomniane, Polskę kolejny 500 000 euro. Co poza tym? Te zaniedbania i brak aktywności w stosownym czasie doprowadzają do tego, że narastają niepotrzebnie konflikty. Polska traci na wizerunku w czasie, gdy można było tą sprawę załatwić, tak jak wspomniałem, skutecznie w toku rozmów dwustronnych. Liczymy na to, że te rozmowy zostaną, ich przebieg ujawniony, no i liczymy na to, że ta aktywność propagandowa zostanie zamieniona na skuteczną, aktywną, efektywną politykę i osiągniemy porozumienie w sprawie Turowa korzystne dla Polski i Polaków. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Dziękujemy.